To znowu ja. Teraz otworzymy, dziś otworzymy sobie blister z Podolskim. Tak wygląda ten limit. Mam nadzieję, że trafi się jakiś Topmaster, Game Changer albo Double Trouble. Kurczę, zawsze strasznie trudno otwiera się ten blister. Zrobimy saszeczkę teraz Podolskiego. Nie mam już gdzie ich kłaść. Mamy 5 saszetek. Pierwszą saszetkę otwieramy z Messi. Mamy gol stopera Julio Cezara. Na niego. Kurczę, tutaj muszę sobie przenieść te wszystkie rzeczy. Na niego. Samira Nasri. Lukasa Podolskiego. Thibaut Courtois. I Sergio Busquetsa. Kolejna saszetka z Iniestą. Teraz z niej się otworzyła. Mamy Alvaro Gonzaleza. I mamy kolejny help Argentyny. Nie wiem, co z tym jest? Trafił się w ostatnim bliższe i znowu mamy ten herb Argentyny. Kurczę. Trafiają mi się bardzo często również powtórki kart bazowych w tym samym bliższe. Mamy tutaj Robi Cruze i Artura Boka. Saszetka z Falcao. Mamy kartę Expert Ashley Cole. Włożymy ją sobie tu. Dalej mamy jeszcze Ariana Robena, Rogera Espinoza, Stevena von Bergena, Sapira Taidera z Algerii i Camilo Zunige z Kolumbii. Kolejna, czwarta saszetka z Messi. Mamy utility playera z Bosni i Hercegowiny Senada Lulicia, Fatuvu Duade z Gany, Lee Keunahu z Korei, Leintona Bainesa z Anglii, Evera Benegue z Argentyny i Mene z Chile. No, jedynymi fajnymi... Aha, jeszcze ta saszetka. Jeszcze piąta, przepraszam bardzo, że o niej zapomniałem. No mam nadzieję, że teraz na końcówce tego blistra będzie jeszcze coś fajnego. Mamy utility playera Geoffa Camerona, Igora Denisowa, Jaspera Klensena, zawodnika z Bosny i Hercegowiny, Jordi Albe i Marka Milligana. No, najlepsze karty w tych to ten limit Lukas Podolski i Expert Ashley Cole, no i goalstopper Julio Cezar. Oczywiście fajny jest też ten utility player, którego jeszcze nie mam, no ale niestety
Herb Argentyny jest powtórką. Trafiłem go w ostatnim blistrze. No i teraz kończymy ten film. Zapraszam na następny, w którym najprawdopodobniej otworzę blister z limitem Robenem. Cześć.